Pora na Kamczatkę i nie kupioną na targu w sklepie czy z zagranicy, a zebraną własnoręcznie z położonej nieopodal plantacji. Ich właściciele zapraszają do siebie w ramach weekendu z jagodą kamczacką. Wcale nie trzeba jechać na Kamczatkę, by kamczatki posmakować. Można je spróbować bezpośrednio na polskiej plantacji. Prosto z krzaka. Bardzo smaczne i bardzo zdrowe. No. I to jest chyba atut. No. I myślę, że ten owoc się sam obroni. Myślę, że na początku musi być reklama, ale potem, jak się już ludzie do tego przyzwyczają owoce, to będzie podobnie jak z borówką amerykańską. Odwiedź plantację i poznaj jagodę kamczacką, nawołują jej producenci. Jak twierdzą, razem można więcej. Dlatego 27 plantatorów w kraju zaprosiło do siebie okolicznych konsumentów w miniony weekend i zrobi to w najbliższy. Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej to inicjatywa samych plantatorów. Pierwszy raz jem jagodę kamczacką. Uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawym owocem. Jest połączeniem jagody leśnej z jagodą amerykańską. Plantatorzy pokazali konsumentom swoje uprawy, zachęcali do zbierania owoców, kupienia ich oraz powstałych z nich przetworów. Warto spędzić miło czas na wolnym powietrzu, na słońcu, przy okazji nazbierać owoców. Tych owoców nie widziałam nigdzie w sklepie do tej pory, także warto spróbować. To nas skusiło, żeby przyjechać. Zdaniem plantatorów, ci, którzy raz posmakowali kamczatki, do jej smaku jeszcze wrócą. I tak owoc mało znany wśród polskich konsumentów może stać się popularny. Jest już podaż, plantatorzy liczą więc i na popyt na jagodę kamczacką. Cudownie, cudownie, sama idea, że wszystko ekologiczne, miła obsługa. Zapraszamy wszystkich, naprawdę polecamy.